To są ludzie spragnieni prawdziwych emocji. Dzisiaj je dostaną i wrócą po więcej. W tym momencie to są sytuacje dla niego najistotniejsze. Teraz pięknie, rzucił chleba też. No pięknie, niczymy prawdziwe emocje. Od razu dosiadł. Czy będzie umiał poradzić sobie z cięższym rywalem? I ruszcza z nawałnicą, uderzy brutalny Grandet Pan, ale trafi! I znokautował rywala z dosiadu. Widać już na czym bazuje Leo Brichta w tych pierwszych sekundach pojedynku. Natomiast presja ze strony Maćka Kazieczki. On już poluje! Tak jest, już ten celownik nastawiony. Dobra akcja w klinczu, praca kolanem ze strony Maćka. Postanawia odpowiedzieć, robi krok w tył i od razu leci pięść. I już te kombinacje. Gotowy bicie rękoma. Świetnie, teraz zakręcił lewym kopnięciem Leo Brichta. Odpowiada Maciek Kazieczka. Ależ wszedł z tym łokciem. Szacho kickbox. Tak. Kombinacja z trafił, trafił lewym sierpowym Brichta, również trafił Kazieczko. Na ten lewy prosto. Trafił. Naprawdę znakomite momenty, kiedy zaczynają panowie nie atakować jednym, dwoma ciosami, tylko całą serię. Dobrze, teraz na dół, 2-3 ciosy. Zagapił się na moment. Jeszcze raz. Siadło, jest. Trafił też lewy Brichta. Najpierw idzie za ciosem. Jest cios wymiana. Kto pierwszy? Kto usadzi przeciwnika? Moment przerwy. Ładujemy karabiny. Bo jednak Brichta się z deskami nie zapozna. O, teraz dobra kombinacja. Cios za cios. Raz za raz. Ale stoją. A żeby przejść przez piekło, musisz stać się diabłem. I tutaj naprawdę momentami obaj panowie mają szatańskie zamiary, aby urwać głowę przeciwnikowi. I teraz to ostatnie 10 sekund. Wiedzą, że to końcówka. Stara się Kazieczko jeszcze ruszyć, jeszcze zaznaczyć. I pierwszy klincz dzisiaj. Tak jest. Ależ to była kapitalna batalia. Leo Brichta! Musi też uważać na te kopnięcia ze strony Soldajewa. Rutkowski. Dobre prawe teraz po obniżeniu pozycji. Ciosy są bite w różnych przede wszystkim kotach. I właśnie Daniel Rutkowski, on szuka sprowadzenia. On czeka, aż Adam Soldajew popełni błąd. Jak przed chwilą, niby ten cios idzie w dół, a właśnie ląduje na głowie. Dzisiaj jeszcze nie utrzymał. Rutek to zrobił, Rutek to ma cały czas. Było na kopnięcia ze strony Adama. Pięknie, podwójny lewy. Pytanie, jak mocno oczu to kanał, przejście do pasa, próba, teraz prowadzenie. Jest, robi to Daniel Rutkowski. Rutkowski! Nie wyczuł to niskie kopnięcie, lewy, prawy poszły w ruch, dochodzi do czerwony. Patak Szymański! Powtórka z rozgrywki, jakby to samo serwował Borysowi Bańkowskiemu i Romkowi Szymańskiemu. Idzie za ciosem Milcza, ale przetrwał Szymański. Przetrwał, ale jak! Straszy raz za razem, sprowadzenie! Szymański tym lewym! I czy odpuszczy to Romek Szymański, idzie za uderzeniem, to zajmuje pozycję z góry. Odpowiedź za szybę pierwszą! Walerio Milcz, panowie, tu naprawdę... Jest skaczenie! Szczegóły decydowały i właśnie teraz bardzo istotny szczegół. Utrzymuje tę pozycję, aby tylko nie stracić, aby skontrolować ten fragment pojedynku, aby zyskać przewagę być może w oczach sędziów. Walerio Milcza! XTB, KSW, Koloseum 2 to wielkie święto MMA. Po raz drugi w historii wypełniamy pod brzegi nasz największy stadion PG Narodowy. Gladiatorzy są gotowi na wszystko! Warsaw, are you ready? Zmiana pozycji ze strony Radka Paczuskiego.
czujnie na wycofanie. Wiele tych przyruchów szuka prawej ręki Radosław Paczuski. Z kolei zamknięte w swoim stylu, za podwójną gardą, gdzieś za barkiem, przyczajony Michał Matela, polujący na okazję. Musi uważać Michał w tych czasach na korty. Podłączony jest Michał Materna. Jest zraniony Michał, to za chwilę może być koniec, ratuje się zejściem do nóg. Znowu chce sobie coś udowodnić Michał Materna. Znowu wymienia ciosy z rywalem zamiast iść do parteru. Bije jak koń Radek Paczuski, to widzimy w tym pojedynku, ale nie podpala się. Jest duży spokój po jego stronie. Szukał już zejścia do parteru, jest podbródek, jest celny, jest trafny. Dziękuję za takie wyzwanie. Jestem bardzo, bardzo dziękuję wszystkim za to, że mogę tu dzisiaj wyjść, naprawdę. Maćkowi, Martinowi, Wojtławowi. To jest historia i przygoda mojego życia. Panie i panowie, stary wilk dalej jest głodny. Michał Materna! Jestem, byłem i będę! Wrzosę! Środek klatki i zaczyna od niskich kopieć. Pięknie. Ależ kapitalny cios, ten lewy doszedł na głowę, jest prowadzenie. Zejście do nóg. Ale głowa przechwycona, wyślizgnie się, wyślizgnie, tak jest. Ma pozycję z góry, Arkadiusz Wrzos. Lewą ręką, lewy łokieć spuszczać na twarz. Czyżby Bogdana ten sposób... Jest duszanie, jest przebrzebienie! Jest przebrzebienie! Saleta Czołg! Po raz kolejny w organizacji KSW. Posłuchajcie, Arek ma dzisiaj urodziny. To jest jedyna szansa, żeby ten stadion zaśpiewał mu 100 lat, 50 tysięcy. 100 lat, 100 lat. Na całym świecie kocham tego małego człowieka, ale na drugim miejscu jest to miasto. To miasto tak naprawdę mnie wychowało, dało mi wszystko. To dzisiaj odwdzięczyliście mi się niesamowicie. Ja, tak jak umiałem, to też to zrobiłem. Dziękuję wam wszystkim, dziękuję chłopaki. Legia Warszawa do końca. W ten sposób, właśnie w parterze. Teraz próba kopnięcia na korpus. Jedna z tych pierwszych szarży Tomiego Romanowskiego, ale Pawlak świetnie uciekał. Też Plastinio odchyla się czasami po atakach Romanowskiego. Zobaczymy, czy to jeszcze widzimy teraz, przyznał troszeczkę Romanowski. Tak, a potem poszukał ciosu prawą ręką. Aż to widzicie teraz! Sprowadzenie. Ale czy utrzyma, ma pozycję. 100 już niespełna sekund do zakończenia piątej rundy tego pojedynku. Ale będzie szybciej koniec tego pojedynku. Przerywa. Pawlak przerywa. Porozbijany Tomasz Romanowski. Wierzyłem w to, że mogę coś osiągnąć i bardzo ciężko pracowałem całe życie. Nigdy się nie poddałem i dzięki temu udało się zdobyć ten pas najlepszej federacji w Europie, dlatego że nigdy nie powiedziałem stop, mimo różnych sytuacji w życiu. Cały czas dążyłem do tego, żeby robić to, co kocham, czyli trenować MMA i udało się to zrobić. Zdobyłem największy laur w moim życiu. Jestem spełniony. Truly exciting wildcard. Let us welcome
ale rat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 
zapina klamrę, Puzian teraz rozrywa to wszystko, Szpilka i mamy walkę w dystansie. Szuka ciosu podbródkowego Szpilka, trafia. Coś ty tutaj zrobił! Znokautował! Artur Szpilka nokautuje Mariusza Pudzianowskiego! Znowu kopnięcie na kopnięcie, to jest ten problem. Stoi w odwrotnej pozycji Mamet. O, pięknie teraz! Ta energia, którą nie wiem jak to powiedzieć, no ostatnio w Gliwicach, dzisiaj tutaj na rozpoczęciu, wy nawet sobie nie zdajecie sprawę, ile wy energii dajecie, jak witacie nas taki, w ten sposób. Dziękuję wam za to, tak jak kiedyś pracowałem, ja widziałem wszystko, cieszyłem się tym wszystkim. Nie bałem się swojego przeciwnika, tylko polowałem na niego. Dzisiaj ja wyszedłem na polować i dzięki Bogu upolowałem. I widzimy to skuteczne polowanie, tę nieprawdopodobną, skuteczną, kolejną już w karierze akcję Mameda Khalidova. Dalej Wilk jest głodny, dalej Wilka to cieszy. Wilk ma spokojną głowę. Jak Wilk ma spokojną głowę, to drżycie. A Wilk jest cały czas głodny. Ladies and gentlemen, he is a true pioneer of MMA in Poland. First KSW tournament winner. From now on, first historical Hall of Famer, Łukasz Juras Jurkowski. Łukasz Juras Jurkowski. Oprócz tego, że zawodnik, komentator, prezenter i Bóg wie co, to mój kolega i przyjaciel. Dziękuję. To jeszcze nie wszystko. Jedynka Hall of Fame Federacji KSW. Łukasz Juras Jurkowski. Raz jeszcze na koniec. Dziękuję.